kupisz mi psa? 8 marca. Mama mi, tak. Mama mi na pewno kupi psa. W porządku. Słuchaj, co to jest? Zebraliśmy słodycze o wartości 1 700 000. Ta zgubiła kartę, a ta mała zrobiła kubkę. Raz, dwa, trzy. Dusia! Cześć. Cześć. Daj. To już ostatni dzień w tej willi. Wyjeżdżamy dzisiaj, a raczej teraz. Przyjechał po nas samochód. Jak długo będziemy jechać? Myślę, że godzinę. Ja myślę, że z półtora. Z półtorej godziny może. Jesteś gotowy? Jest. No to lecimy. Wszystko sprawdziłeś? Tak. Oto nasz kierowca. Hej. Zdjęcie. Okej, zdjęcie. To wideo. To czat wideo. Żeby pokazać firmie, że nas zabiera. Dobra, lecimy. Tutaj jest trochę niebezpiecznie. O, tutaj. O, niezły zakręt, co? Oho, oho, żeby nie spaść. O, zobaczcie to. O mój Boże. Oho. Chyba koło utknęło. O, chyba kołem uderzyliśmy. O, udało się. No, to był konkretny manewr. Zbliżamy się do Nusady. Tutaj mamy taką kontrolę i jeszcze jedną. Sprawdzają samochody. Zostało nam 5 minut do końca. Dotarliśmy do hotelu. Już nas witają. Kamil, dawaj! Szczęśliwy, co? Zaraz zameldujemy się w naszym pokoju. To jest basen wodny. To jest pokój. O, duży pokój. O, to kuchnia. To jest salon. Przestronny o, przy balkon. Okazji, widok na basen. Aha, dokładnie. Aminka próbuje owocu węża. I posłuchaj jeszcze raz. Pokaż mi, dlaczego węża? Bo tak, skóra jest jak wąż. Dźwięk. ASMR. Zaraz to wyczyszczę i wypróbuję. Bardzo to trudne, jak czosnek. A co to taka wielka pestka? Czy co? Nasze pierwsze spotkanie z oceanem i mamy szczęście, że nie ma wody. Jest odpływ. Woda zacznie wypływać dopiero o 7 rano. Woda przychodzi o 7 rano. Także o 7 rano będzie tutaj więcej wody. A o 4 znowu odpływ. Patrzcie, co to jest? Jakaś ryba. To jest woda tryskająca z dołu. Poważnie. Kurczę, ile tu błota. Tina, złapałem małego kraba. Duś, spójrz, mini krab. Patrz, mini krabik. Uj, tata. No, patrz, jaki malutki. Patrzcie. Oj. Pozwól mi zrobić zdjęcie dusi na piasku. Kamil robi pułapkę. Wyciągnij ją. Ajajajajaj. Dusia, powiedz Kamilowi, nie. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Przyszliśmy zjeść śniadanie. Ja już skończyłem swoje. Ja też swoje Kamil zjadłam. Dopiero zaczyna. Z jakiegoś powodu od słodyczy, a potem przechodzi do omletów. Jakoś tak wyszło. Właśnie teraz razem z mamą poszliśmy zobaczyć, czy morze wróciło. Czy był przypływ. Nie ma przypływu. Teraz pomyślimy, co zrobić dalej. Może pojedziemy na inną plażę. Może tam będzie ocean, co? Poszukamy oceanu.
Nasza Duśka. Duśka lapuśka. Zjadła już, tak? Duśka najedzona? Patrzcie, kochani. Widzieliśmy wiewiórkę. Spotkaliśmy kolejną wiewiórkę. Dusia, widzisz? Tam jest wiewiórka, zobacz. Zobacz, jaka malutka wiewiórka. Spójrz, wspięła się na drzewo. Jaka wiewióreczka, zobacz. A tutaj mamy gęsi. Gęsi. Tak na szybko. To jest basen ze słoną wodą i piaskiem. Piasek nie jest piaskiem morskim. Jest jak piasek rzeczny. Woda jest ciepła? Wspaniała woda! No więc dali nam harmonogram przypływów i odpływów. Więc pojawiła się woda. Przyjechaliśmy na czas. O, tak. I jest i woda. A właśnie jesteśmy w centrum handlowym. Zdecydowaliśmy, że nie zatrzymamy się w hotelu. Może jutro przeprowadzimy się do willi. Naprawdę się przeprowadzimy? Chyba tak. W hotelu jest strasznie nudno. Mój podpis tutaj będzie. No i teraz jesteśmy już w sklepie. Chcę trochę Lego. Jest tu tyle klocków. Widzicie coś w ogóle? Duśka spotkała żywego niedźwiedzia. Cześć, pomachaj mu, przywitaj się z nim. No, zobacz, niedźwiadek, on macha do ciebie. Dotarliśmy do czekoladowego raju. Sklep nazywa się Hershey's. Tato, tato, pamiętasz, pamiętacie pierwszy kampus? O, Milana, spójrz, jaki fajny top. Jak myślisz, zamówić czy nie? A co tam jest? To są takie lizaki, pamiętacie? Wezmę! A co to jest? Cukierki Sonic? Pierwszy raz je widzę. Co to jest? A to co takiego? Kochani, możecie sobie wyobrazić, zebraliśmy słodycze wartości 1 700 000 rupii. Rupie. I odkryłam jeszcze coś takiego. Daj spróbować. Zjesz to? Dotarliśmy do restauracji o nazwie Pepper Lunch. Spójrzcie tutaj, podają te patelnie. Jest bardzo, bardzo gorąca. Na niej mięso, kukurydza i dodajesz ryż. Wszystko jest smażone. Okazuje się, że... Mięso oczywiście trzeba ugotować, a... To nie jest gotowe. Duśka zemdlała. Łop! No, cześć! No i Duśka odpłynęła. Ja i Kamil dotarliśmy do tego fajnego miejsca. Pokażemy wam zaraz. Jak tylko przyjechaliśmy, poczułem zapach morza. Nie czułem tego zapachu od miesięcy. Kiedy ostatnio byliśmy nad morzem? W maju? Czy jakoś tak? Nie pamiętam. Ale piękny widok. Wow, takie piękne fale. A to plaża? Pływają tu głównie miejscowi. A to ten wąwóz. I chłopaki też zbudowali tu swoje własne pole namiotowe. Zobaczcie. Dzień dobry wszystkim. Właśnie przyjechaliśmy na motorze. To takie hałaśliwe, że po prostu okropne. No, chyba, że to N-Max. No dobrze, wystarczy, tak? Dobrze, tak, po prostu trochę hałasuje na niskich obrotach. Przyjechaliśmy, żeby surfować. Wygląda na to, że dzisiaj nie będziemy mogli surfować chyba. Tak. Bo to nie jest takie proste, trzeba się zapisać. Mnóstwo chętnych. Spójrzcie, ludzie uczą się jak stać na desce. Adel nie może podnieść wzroku. Słyszy nas, ale nie wie, gdzie jesteśmy. Lena próbuje. Duśka! Spójrz w górę! Wyobraź sobie, że nie możesz podnieść głowy i spojrzeć w górę. Słyszy nas, ale nie wie, gdzie jesteśmy. Kochanie! Dusia! 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 Witam, dzisiaj ja nagrywam vloga. Cóż, mamy teraz spotkanie.
Już się szykujemy. Jak zawsze, gdy masz dużą rodzinę, wiesz po prostu, że nie możesz się zebrać. Ten coś stracił, ten stracił. Co straciłeś? Nic nie straciłem, tylko ja... Ta zgubiła kartę. Ta mała zrobiła kubkę. Ten tu, jak zawsze, musi zjeść przed wyjazdem. Wiadomo, trzeba coś przekąsić. Oto nasz samochód, który wynajął nam tata. O, zobacz. Mały popłynie. No i dotarliśmy na plażę. Bardzo tu wieje. Pokażę wam coś, co tu jest. Jest tu mnóstwo kamieni. Ale pięknie. Teraz zasłonię kamerę przed wiatrem, żebyście nie słyszeli. Bardzo, bardzo piękna woda. O, tak. Cudowna. Oj, 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 oj. Postanowiliśmy zostać na tej plaży. Znaleźliśmy więc klub plażowy, do którego wstęp kosztuje $1 bln. Dobra, oto basen. To mały basen z żabami. Niezbyt głęboki. Już pływaliśmy. Nie weszliśmy jeszcze do oceanu, bo fale są za duże. Ale mam nadzieję, że wkrótce pójdziemy. Cześć. Spójrz tutaj, przywitaj się. Hej, Duśka, tylko tego nie upuść. To jest nasz vlog. Musimy jeszcze trochę pokręcić. Przynieśli nam ostrygi. Będę. Dobra, więc jest tak. Płacisz depozyt i za tę kwotę możesz zamówić jedzenie z menu. Tak to wygląda. Amina pierwszy raz w życiu próbuje ostryg. Sprawdźmy to. Dawaj. Ajajaj, dawaj, 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 dawaj. I co? Pyszne, podobało mi się. Przynieśli nam też pizzę, margheritę i pepperoni. A to jest miska dla mnie. Dzień dobry wszystkim. Obudziliśmy się, zjedliśmy śniadanie, postanowiliśmy posurfować. A tak przy okazji, mama i ja jechaliśmy wczoraj wieczorem. Zabrałem ją na motor. Tylko trochę. No więc, a teraz musimy nałożyć na twarz krem z filtrem przeciwsłonecznym, żeby się nie poparzyć. Musimy też wybrać dla siebie klapki. Okej, wybrałem swoje. Noszę rozmiar 41. Mam tenisówki. O, jakie fajne, super są. Mam tenisówki. Ciekawe, czy uda nam się to później normalnie zmyć. Nasz instruktor. Cześć. Siema, siema. Będziemy teraz surfować. Obiecuję, że dzisiaj postawi nas na deski. Jestem zobowiązany. Dobra, kochani, patrzcie. Siadacie na zielonej tablicy twarzą do mnie. Nasz drugi instruktor. Mówi po rosyjsku, i po angielsku, i po indonezyjsku. Jestem Roma. Jeszcze raz. Amina, pamiętam cię. Kamil. Nazim. Nazim. Roma i asystent. Dwa, trzy. Upadłem. Tak, tak, podbródek wysoko, nie spieszymy się. Wstajemy, raz, dwa, trzy. Okej. Mam pomysł, tato. Jeśli uda mi się stanąć na desce za pierwszym razem... Nie upadniesz. Nie upadnę. Kupisz mi psa. 8 marca. Mama mi... Tak, mama na pewno kupi mi psa. Dobra. No tak, zaczyna padać, kochani. Trochę popływaliśmy na deskach. Wszystkim udało się dostać na deskę. To było bardzo fajne. Podobało ci się? Tak. A teraz włożymy nasze rzeczy do kuferka w motorze i lecimy dalej. Zgadnijcie, ilu nas jest? 2 osoby. Raz, dwa. Raz, wow. Dwa. Raz, mama dwa. I ja pozbyliśmy się wszystkich. Tak bardzo. Nam się teraz podoba. Jesteśmy sami i możemy sobie zjeść lunch. Właśnie teraz Kamil ma lekcje online, prowadzi naukę online. Słucham cię, mów. Tak, uczy się online, dzieci dołączają do wszystkich zajęć.
Kurczę, jakie to jest smaczne. Naprawdę pyszne. Online, teraz Kamila Mina mają lekcje. Kamila Mina, jeśli oglądacie ten film... Prosimy, wybaczcie nam. Proszę, wybaczcie nam. Ale jest nam tak dobrze bez was. Cześć wszystkim. Witam wszystkich, dzień dobry. Teraz jedziemy na plażę. Jedziemy na inną plażę. Tak, czyli nowa, kolejna plaża. Będziemy surfować gdzie indziej. O, cześć. Co filmujemy? Czekamy na Kamila. Tak, już jesteśmy. Czy powiesz nam, dokąd jedziemy? Tak, jedziemy na plażę surfować. Spróbować owoców morza. Ostrygi, tak? Nie wiem, które. Jest ich mnóstwo. Ja na przykład lubię ostrygi. Podobały mi się ostrygi. Okej, pa, pa. Okej, na trzy. Mówię ci raz, dwa, trzy i otwierasz oczy i patrzysz na tę piękność, do której cię przyprowadziłem. Raz, dwa, trzy. Otwieraj. Wow, wow, wow. Gdzie jest wow? Wow. Nie mam pojęcia, gdzie tu surfować. Zawsze marzyłem o takim surfowaniu z latawcem. Dotarliśmy na targ rybny. Kalmary są tutaj w sprzedaży. Homar! Po ile? Homary w pudełku, bez wody. W piasku. O, żyją! Właśnie zostały złapane. Widziałaś homary w pudełku? Sprowadziłeś nas, żeby nasze życie wydawało się słodkie, tak? Nie, nie, przyprowadziłem was tutaj, żeby zobaczyć, co się dzieje w ogóle. Taki zapach, pachnie rybami. Myślałem, że będzie gorzej. Myślałem, że będzie źle. Faktycznie jest całkiem fajnie. O, chłopaki łowią sobie ryby. Cześć, cześć, jak tam ryba bierze? Na robaka czy na spinning? Wow, 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 ale masz rybeczki fajne, no, no. Baby fish. Co to za ryba? Jaka jest nazwa tej ryby? Co? Komun. Komun. Homunculus. Homunculus. Co zrobisz z tą rybą? Zjesz ją? Niam, niam? Tak. Usmażę. Jest smaczna? Tak, bardzo. Z piwem? Nie, 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 nie. Ile tu jest rybaków? Hello! Ho, 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 koleś nagle się zerwał, chyba coś złapał. O, chyba ma branie. Ajajaj, będzie rybka. Ajajaj. Koleś miał szczęście, była tam bardzo duża ryba, nawet wygięta wędka. A teraz idziemy na narty wodne. To jest nasz przyjaciel, kapitan, prawda? Nasz kapitan. Tak? Tak, 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 good, 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 tak. Zostaw lajka i subskrybuj. 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 Nasz kanał. Nasz kanał. Kikido. Kikido. No dobra, jesteśmy na łodzi. Kamil przywiózł wodoodporne pokrowce. Ale dlaczego w środku jest woda? Mały rekin. Ruszajmy. Ej, nie zgodziłem się na filmowanie. Zawsze jestem z tobą. Vlog jak łapie kraby. A ta urocza pani zgodziła się pójść ze mną. Zawsze jestem z tobą. Znalazłem kraba. Ciapnął mnie. No co, umyłem go. Oto mały, czysty krabik. Zobaczcie. Okej, wypuszczę go. Dałem mu liście, on się go chwycił. Dalej, kolego, uciekaj. Do widzenia.